Yo, yo, yo! Witam Was, Opsi! Chcę Wam dzisiaj przedstawić nową metodę solo kopiowania. Zdecydowałem się na wstawienie tego filmiku, ponieważ naprawdę warto jest zrobić sobie to kopiowanie, bo jest bardzo proste. Można go powtarzać na jednej sesji i można naprawdę sobie troszeczkę skopiować pojazdu, zwłaszcza dla osób, którym się nie udało na wcześniejszym glitchu po prostu obłowić i nie udało Wam się w Frozenmanie ani właśnie w kasynie, więc myślę, że tutaj będzie dla Was takie pocieszenie, naprawdę bardzo przyjemne i bardzo proste kopiowanie solo dla każdego, jeżeli posiadacie właśnie bunkier oraz posiadacie także tutaj właśnie tam ten salon gier. Nieważne który, aby po prostu posiadać salon gier i MCO i w MCO ogrzewanie pojazdu oraz w MCO ogrzewanie pojazdu załadować na tyły pojazd, który chcemy kopiować. A właśnie tutaj w salonie gier musimy wypchać ten salon gier darmowymi pojazdami lub jakimiś pojazdami spisanymi na strapy, bo właśnie ich będziemy się pozbywać. Więc po prostu, żeby było szybko i za każdym razem, żebyście mogli wracać do glitcha i robić go bez przesuwania pojazdów, to po prostu wywalić sobie cały ten garaż w salonie gier, właśnie LED-zi czy jakimiś pojazdami. No i oczywiście glitcha zaczynamy od bunkra i robimy to na sesji dla zaproszonych oraz musimy najlepiej zmienić sobie tryb celowania, aby znaleźć kogoś z innym trybem celowania. Możecie używać oczywiście społeczności lub znajomych. Ja najbardziej używam najczęściej społeczności, ponieważ tam jest bardzo szybko i łatwo znaleźć właśnie kogoś z innym trybem celowania. No jeżeli już macie taką osobę, to zapamiętać, bo będziemy ją tu używać kilkakrotnie. No i w sumie tyle, przechodzimy do glitcha, więc udajemy się do naszego MCO, gdzie stoi już pojazd, który będziemy kopiować i wyjeżdżamy nim po prostu na zewnątrz MCO. Teraz ustawiamy pojazd gdzieś tutaj, nie musimy już się fatygować tam pod ścianę, ponieważ pojazd tutaj się nam nie mrozi, jest bezpiecznie właśnie w takiej pozycji. Ja na wszelki wypadek zawsze zostawiam otwarte drzwi, aby po prostu mieć pewność, że ten pojazd mi nie zniknie. Teraz wychodzimy po prostu na zewnątrz i przeteleportowujemy się w miejsce, gdzie mamy nasz salon gier. Możecie również wezwać, jeżeli nie wejdzie Wam teleport lub wolicie sobie tam w inny sposób się dostać, to możecie oczywiście użyć śmigłowca, ale tylko z SecuroCert, czyli z Waszej organizacji lub po prostu pojazdem z ulicy. Ja po prostu generalnie wolę najbardziej korzystać z szybkiego teleportu, tego właśnie naszego oldschoolowego z akcją, czyli wybieramy w pobliżu niebieskie misje różnego rodzaju i dołączamy w misji do znajomego z innym trybem. Już właśnie tutaj możemy wykorzystać naszego znajomego z innym trybem. Pierwszy komunikat potwierdzamy, drugi anulujemy i po prostu przechodzimy. Dwukrotnie dołączamy do niego, aby mieć pewność, że znajomy posiada taki, a nie inny tryb. No i teraz udajemy się po prostu już do naszego salonu gear. Tutaj jeszcze Wam pokażę, co musicie nie zapomnieć zrobić. Po pierwsze musicie zostawić tutaj otwarte te sekretne drzwi, które schodzą do Waszego garażu właśnie za tym fliperem. I musimy go otworzyć, czyli musimy wrzucić tę monetę, standardowa procedura i musimy otworzyć te drzwi, bo chodzi o to, że po niższym czasie nie będziemy mieć możliwości do otwarcia tych drzwi, dlatego ważne jest, żeby to przed glitchem właśnie zrobić. No i oczywiście ustawiamy tutaj pojazd, który chcemy się pozbyć, nasza właśnie kopia tutaj będzie nad oryginał, a z tym pojazd się zmieni na kopię. No ile chcecie mieć tych kopii, to tyle ustawiacie tych właśnie pojazdów tutaj. No i oczywiście nie musi być to w tym akurat miejscu, możecie go ustawić obojętnie w którym. No i teraz wychodzimy już na piętro, gdzie znajduje się bar, gdzie można sobie wypić drina, bo właśnie o to chodzi. I teraz
podchodzimy właśnie tutaj z tyłu za ladę, za tą panią i tam mamy komunikat o dipadzie w prawo, aby wypić drina. Właśnie o to chodzi. I teraz musimy mieć właśnie przygotowanego znajomego z innym trybem lub możecie też dołączać kogoś tam w ekipach czy tak dalej. No, ale ja zawsze korzystam właśnie z innych trybów. To jedziemy. Ja dołączam do znajomego dwukrotnie, aby mieć pewność, że drugi komunikat to jest inny właśnie komunikat z innym celowaniem. Dlatego anuluję, daję dipad w prawo, aby wynapić się drinka. Jak właśnie robię taki odskok bok, wchodzę na opcję, na kryminalistę, wchodzę z kryminalisty, wchodzę na akcję, na rozegraj akcje stworzone przez Rockstar, misję i oczywiście tytaniczne, którą nie możemy odpalić. Dodajemy X, potwierdzamy i znowu wchodzimy na opcję i tym razem wchodzimy na kartę Shark. I to jest w zasadzie wszystko. Z kart Shark wychodzimy i już jesteśmy zgliczowani i tylko tyle robimy. Nie musimy to robić naprawdę szybko, tylko w takiej kolejności. I spójrzcie teraz, jak się poruszamy, nadal w górnym lewym rogu widzimy komunikat, że pod dipadzie w prawo, aby opuścić bar. I właśnie o to chodzi, dlatego musimy wcześniej otworzyć te drzwi, bo teraz byśmy ich nie otwarli z tą właśnie fliperem, który wam pokazałem. No i teraz robimy taki bajer, że musimy podejść do pojazdu, wduszamy wejście do pojazdu, czyli na PlayStation 3, na Y, na Xboxie i w momencie jak siadamy tu, daje w prawo i gaz do dechy, czyli na dipadzie w prawo, czyli trójkąt, w prawo i gaz do dechy. I to wszystko i wcale to nie musimy robić jakoś obłędnie szybko, ani tylko po prostu jak już nasza postać siada na fotelu, dajemy wtedy w prawo i gaz do dechy. I jak widzieliście, nasza postać respi się na zewnątrz bez pojazdu, właśnie o to chodzi. Teraz teleportuje się pod bunkier z normalnym sposobem, znowu szybki teleporcik. Jestem pod bunkrem, udaję się do środka i dam już właśnie, czeka na mnie mój pojazd, który zostawiliśmy na początku. No i w zasadzie to już jest koniec glitcha, teraz wystarczy mi wjechać do MCO, potwierdzić komunikat, że MCO jest pełne. Zwróćcie także uwagę jeszcze na rejestrację, ponieważ tutaj dostajemy te rejestracje standardowe, czyli rejestracje z LG, czyli nie potrzebujemy tutaj żadnych własnych tablic iFruitowskich, czyli najbezpieczniejsze kopie, ponieważ każda kopia ma inne tablice, dlatego takie kopie są najbezpieczniejsze do sprzedaży. Pamiętajcie o limitach, pamiętajcie o tym, aby nie przekraczać nigdy waszych limitów, wtedy nie pogrążycie się na większy i na 30 godzin sprzedawać tylko właśnie pojazdy do limitu. Nie przekraczać limitu, nie dostawać komunikatu. Oczywiście możecie tutaj kopiować każdy pojazd, niekoniecznie od Benego, niekoniecznie z Areny. Każdy z pojazd, z tym, że wtedy kopiujecie go tylko raz, bo warto go skopiować tylko raz. Kopię sobie zostawić oryginał, który kupiliście w sklepie, sprzedać, wtedy zyskujecie dużą kasę z niego, nie całą, ale bardzo dużą. I tuning także się wlicza w to, także możecie w taki sposób, jeżeli nie posiadacie jakiś wypasionych fur, właśnie obwalonych na maksa, żeby tylko na handel czy na kopię robić, no to możecie wykorzystać to właśnie w taki sposób. No i teraz robimy tak samo, czyli ustawiamy pojazd tym, że teraz już nie możemy wyjść z bunkra. Jak kopiujemy kolejne kopie, to wystarczy wsiąść do MCO, wyjechać na zewnątrz MCO, odesłać do bunkra, a my po prostu udajemy się dalsze działania, czyli znowu pod salon gier. I tam kontynuujemy tak, jak było to wcześniej. I nasz pojazd, musicie pamiętać o tym, żeby nie wzywać tutaj własnych pojazdów, tylko jedynie możecie wzywać z pojazdy SecuroServe lub po prostu teleportować się jak ja. No i znowu to samo, czyli udajecie się do salonu, wsiadacie, idziecie do za bar, wsiadacie później do samochodu, który chcecie się pozbyć, robicie dokładnie to samo w kółko na jednej sesji solo. Czyli zobaczcie, naprawdę bardzo fajny, bardzo łatwy, co najważniejsze, skuteczny glitch na kopiowanko. Warto sobie teraz porobić trochę kopii, bo jest na to naprawdę jest bardzo prosta i łatwa metoda. Jak widzicie, tu jest mój nowy pojazd, to jest oryginał, który był w bunkrze. Kopia nam trafia do MCO i teraz kopię, po prostu kopię. No i to jest wszystko z mojej strony. Bardzo prosty glitch, zachęcam i przypominam dla nowych, dla tych, którzy zapomnieli lub po prostu nie wiedzą, że u Obsygo, o moich ziomów,
nie ma, nie było i nigdy lipy nie będzie. Yo, pozdro dla was.